Siemanko, witam was serdecznie. Standardowo już jestem Garaj, a to jest 9. odsłona przygód Maxa Payna. Nie powiem trzeciego, na pewno łysego. I jeżeli jesteście tutaj, to znaczy, że przebrnęliście ze mną przez pozostałe 8 odcinków. Mam przynajmniej taką nadzieję i serdecznie wam za to dziękuję. A to jest w tym momencie taka retrospekcja wydarzeń z poprzedniego epizodu. Ja mam tylko nadzieję, że ten skurwysyn dostanie ze swojego. Bo ja się tyle narobiłem, żeby odszukać tą laseczkę i spójrzcie, co teraz się dzieje. Ciekaw jestem, jak Max wybrnie z całej tej sytuacji. Standing over another dead girl I had been trying to protect. O, co w kawczasie? Chapter 8. We'd only been married a short time. By now she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Idą jakieś zbiry. Kto to jest? Max Payne? Somehow, oj, to są pewnie ci od tego DeMarco. Pamiętacie? Oj, uwaga. Patrzę. Szybko się zaczyna ta akcja. Pamiętacie tego jego synalka, którego zabiłem? Prawdopodobnie wynajął jakiś zbirów. Lub to są po prostu jego ludzie. Jest pierwsza akcja! To najbardziej lubimy. Uderzyłem się w jakiś filar, ale nic, już stoję. Poprawiam się, biorę painkillera, ruszamy do przodu. Jakoś tutaj krucho wszystko to wygląda, te kamienie. Nie wiem czy to... Ale za tym chyba nie będą mnie ostrzeliwać za mocno. Bo przynajmniej taką mam nadzieję, że nie dostanę zbytnio. Ale na drzewie widać pociski. Kurczę, muszę patrzeć tutaj, żeby mi nikt nie zaszedł z tej strony. Sobie wyobrażam grę na hard, to musi być dopiero. Rzucałbym mięsem na prawo i lewo, dlatego lepiej, że nie gram na hardzie, tylko na medium. Jeszcze jeden. O, man. Jezu, uderzam się o te... Żyj to! Czas pozbierać amunicję. Jeden pistolet tylko. Ktoś tam jeszcze strzela, mam takie wrażenie, że... Jest, wiedziałem, gdzie on tam? Dobra. Jeszcze jeden! Pięknie! Rozbrysk jest. Jest pasos w końcu. Nie powinienem tam iść i pasos może musieć zapłacić za cenę za moją sentymentalność. Sorry. Just had to say goodbye. Okay, I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Got that feeling too. O ja, co się dzieje? Wow! Ale dostał. Co się z nim teraz stanie? No nieźle, już myślałem, że prost w nas będzie jechał. A Passos jak zwykle, nie on powinien się nazywać pasyw, bo jest taki pasywny, że... A long time ago. Kompletnie nic nie robi. Kurde, przerywają mi, jak mówię. O, kolejna akcja. A co to jest? Ups. Ale napierdziela. Co to jest? Jakiś rocket launcher, czy co? Chciałbym coś takiego. Muszę uważać teraz. Ściągnę go najlepiej na samym początku. Dostałem jakiegoś achievementa. A to fajnie, fajnie. Dobry achievement jest dobry. Niezły zasięg ma ta broń mimo wszystko. Tam jeszcze strzela z góry jakiś. Lubię te pojedyncze pukaweczki, takie, znaczy... Jednoręczne oczywiście, nie? Chciałbyś. Teraz wam pokażę. O, man. Dostał czy nie? Gdzie ja mam się tutaj skryć? Ten tam siedzi, w ogóle mi nie pomaga. Nie, żebym nie przyzwyczajony do tego, oczywiście jestem. Ja się przewracam o własne nogi na schodach.
Ale to nic, to nic. Brniemy do przodu. Tutaj gdzieś on powinien zostawić tego rocket launchera, ile jest. Patrzcie, mogę wziąć to. Zajebiście. O, tylko 4 pociski. Spróbuję tam postrzelać w nich. Kurczę, obniża tor lotu bardzo mocno. Spróbuję wyżej troszeczkę przycelować. Ktoś jęknął. Ktoś jęknął? Ostatni strzał? Ten też. Może się udało, co? Zobaczmy. Jeszcze jakieś resztki biegające? Coś tam mówią. W większości to rozwaliłem chyba te pomniki, nagrobki niż tych zbirów. No nie jest to dogodna pozycja do oddawania strzałów celnych. Sami widzicie, kryją się strasznie mocno. Nie chcę jednak biec w stylu Rambo. A zajebiście podoba mi się, że wracamy z powrotem do czasów, kiedy miałem włosy. Tak się śmieję. Oj. Pięknie! Zajebiście. Już tak zostań. Przynajmniej teraz wystarczy, że odkopią ci tylko małą dziurkę. Co ja mówiłem? Aha, fajnie, że znowu mamy włosy, nie? Te znaki są zajebiste. Nie wiem, co to miało znaczyć. Zawsze tak na filmach robią, nie? Oni chyba nawet nie wiedzą, kogo szukają. To jest najlepsze. To są wynajęci jacyś kolesie. Headhunterzy. O, Pasos jak się dał do przodu, kurczę. Niepodobny do niego, zobaczymy co wymyśli. O, jasne, tak. Teraz ja wchodzę. Jeden, drugi. Trzeci. No, schodźcie. Noga, 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 noga. Głowa, nie trafię. Przeżył, fuck. Jezus, ile ich tam jest, muszę się skryć. Znając moje szczęście, gdzieś za chwilę dostanę jakąś kulkę w ucho i się skończy. A teraz nie będę marnował painkillera, poczekam, aż sam sobie go użyję w sytuacji kryzysowej. A, tutaj nadbiega jakiś. Ua! Pięknie! Jaki skok! Cudownie. Jeszcze. Pasos had put some distance between himself and the goons. I meant to follow. Bierzemy shotguna? Zobaczymy, jak będzie z shotgunem. Też jakoś tak nie przepada mimo wszystko. Za krótki zasięg ma. A i tak stosunkowo... Oj! Stosunkowo dłuższy niż jakby to powiedzieć w innych grach, z którymi spotkałem się właśnie z shotgunem. Tego dorwę? No proszę, zobaczcie. Przecież te kule zdążyły gdzieś tam zgubić się w powietrzu, ale co ja narzekam przecież. Liczy się to, żeby zeszli. Czy ja mam włączonego loka na to celowanie, czy ja nie mam? Czasem mam takie o ja! Wiedziałem, gdzieś mnie tutaj... Wstawaj, Maxiu, wstawaj. Ten jak się zakrył za tym jednym filarkiem takim. Zobaczcie, nie widzę go wcale. Stary, nie widzę cię, nie martw się. Żartowałem. No cóż, czysto czy nieczysto? Coś tu jeszcze... Fuck, z której strony on strzela? A tutaj jest. A w ciuciu babki się ze mną bawi. No to zrobiłem już naprawdę ekstra. Wstawaj szybko. Pięknie! Zajebiście, jeszcze. They didn't have much of a reason to keep Pasos alive, whoever they thought he was. A gdzie jest Pasos? To jest pytanie, nie? Powinien dostrzec achievementa. Odnajdź Pasosa. A myślicie, że gdzieś tutaj jakaś znajdźka będzie? No na pewno gdzieś pokombinowali i ukryli coś. Idę poszukać, się rozejrzę może trochę. Na bank musi coś tutaj być. Kurczę, takie zadupia. A może gdzieś prędzej już było i ominąłem.
No trudno, zdarza się. O, painkillery są. Fajnie. Kurczę, tyle nagrobków i... żeby nie było żadnej znajdźki? Niemożliwe aż. No trudno, nie miejcie mi tego za złe. Nie chcę mi się cofać gdzieś tam. A co tu się dzieje? O, tam idę jeszcze. Posiłki. Nie, nie będzie sam. A co to za stwierdzenie? Raz, dwa, trzy, strzelam! Yeah! Eat that shit, motherfucker! Dobra, rozkręcamy się. Strzelamy. Sobie postrzelałem. Sięga w ogóle, czy nie sięga? Dobra, ten nie żyje, tamten chyba też. Tutaj coś w krzakach leży. O Boże, robi się gorąco. Wstawaj. Kurczę, no. Oh man. Sięgnąłem go tamtego, czy nie? Jeszcze strzela tutaj z przodu. Zobaczcie, ilu jest. Może nie był to zrobiony... To znaczy, nie był to zamierzony cel. Żeby tak skakać na prawo i lewo, no ale co miałem zrobić? Poskradam się troszeczkę. Kom tu, papa. Gdzie oni są? Ja tam dalej gdzieś jeszcze, znając moje szczęście. Gdzie jest Pasus przede wszystkim? Gdzie on się ukrył? Tam strzelają, a to chyba to mnie. No i to jednak za daleki zasięg jest na shotguna. Na 911 trzeba zmienić nasze ulubione. Znowu uderzyłem się w tą... w latarnię. Yeah! Fuck yeah! Jeszcze. Wiecie co? Ostatnio tyle zupy to na stołówce widziałem. Aha. Jest Pasos w końcu. Dobrze, że mi stary pomogłeś, bo... mówię, sam bym sobie w życiu rady nie dał. A może tutaj będzie jakaś znajdźka? Przede wszystkim standardowo trzeba wziąć, zebrać naboje, bo się dosyć szybko kończą tutaj. No i co, nic nie ma? Jest niemożliwe aż po prostu. A może tutaj będzie, na tym ołtarzyku? Coś tu jest! No, ja się tak cieszę, nie wiadomo, która to jest. Pierwsza niby. Się okaże za chwilę, że już poprzednie zgubiłem z tyłu gdzieś. No trudno, zdarza się nawet najlepszym. Nie przychodzę z żadnym poradnikiem, więc... też gdybym chciał wszystkiego szukać, to by mi taki... gameplay zajął więcej czasu niż... niż co warto. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift. Patrzcie, ojciec z dwójki dzieci przyszedł, grabarz. I co? Znaczy... o kurde. All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. No i co teraz? Tak, tego nie zostawimy. Jedziemy do przodu. Mam nadzieję, że on będzie mnie krył teraz, bo widzę, że ten celownik skierowany jest wprost na mnie. Ściągam ich wszystkich od razu tam. Czy to jest jakieś mauzoleum? Co to jest? Tak wygląda troszeczkę, nie? Och, ty sarkastyczny madafako. Słychać potężne strzały. Ciężki spust ma. No i co, ja mam się tam dostać teraz, czy co? Oni wychodzą ciągle?
Ale całkiem fajna pozycja, żeby ich ściągać, zobaczcie. Raz, dwa, trzy i praktycznie wszystkich mam na dłoni. No dobra, ale... Ale teraz sobie tak myślę... A on coś mówi do mnie, pasy cały czas. A, będzie mnie osłaniał. No właśnie. No, dajesz, dajesz, dajesz. Już. Lecę do przodu, zobaczymy, czy to mi coś da. Ale naparza. No i co? Halo? Otwórzcie mi te drzwi. Przecież oni przed chwilą tędy wyszli, no. A tamten cały czas krzyczy do mnie, no przecież wiem, ludzie, no. Staram się, nie widzisz, jak nie stoję przecież. Idę zobaczyć tutaj. Otwarte to będzie, czy nie? Ta, jasne. O, cicho, 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 widzę jego głowę, to może sięgnę stąd. Patrzcie. Ale jaja. Yeah! Zajebiście. Udało się. Już myślałem, że piątkę chciał mi przebić. Nie, to nie w jego stylu. O kurcze, i co? Zobaczcie, teraz wchodzimy tak, jak na dłoni oni mają nas. Rozbroili nas, nieźle. Gratulacje. Koniec, koniec serii. Koniec let's playa, za chwilę zginiemy. Gdzieś nas prowadzą. Może do szefuncia? To jest jego chawira tutaj? Niemożliwe, że miał chałupę na cmentarzu, no ej. Jest, przyszedł. Należał mu się. Miło, miło, mi też. Max jest ten. Słyszałem, Auć. Fuck you! You killed my son! You fucking spick! Czy on by po tym nie żył już? You killed my son! Dig! Now! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig! Sure, he had lived a bad life. But I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these Goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Ja bym tak do mnie nie mówił. I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rites. I figured the Gravedigger Act would buy us some time. Uderzę go czy nie? No, naciskam przecież, co teraz? Aaa, takie coś. Udało się. You alright? Yeah, fine. Follow me. Trochę to takie było przegięte, ale już nie będę tego komentował. Idziemy dalej? Coś tutaj... jest, 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 jest. Dobra, nie żyje. Co to za nagrobek jest, tak się świeci? To ten frajer. Poor son of a bitch. His antics had brought the once great house of Punchinello to its knees, and they were still struggling to stand up. O, klus jakiś. Mogę tędy tutaj coś zejść? Nie, strzelają już.
No cóż. Ściągnąłem go czy nie? Jest, piękny skok. Pięknie. I teraz jeszcze... Kurczę, tam nie dosięgnę. A ten jak wyleciał. No zobacz, jakie to sprytne bestie są, jak się chowają. Czekają, aż ja się położę i w tym momencie dopiero się wychylają. O ja. Dobra. Chyba ich ściągnąłem. Ilu tam jeszcze jest? Dobra, wykonam jeden skok taki, żeby się... Jest, idzie. Yeah! Pięknie! Ale się złożył. Dobra. Painkiller. Biorę shotguna, czy nie biorę shotguna? To jest 911 druga, okej. Bo tak będzie lepiej, idę tam dalej. Oj, pasos, pasos. Jak zwykle nieprzydatne. Właściwie to fajnie, można by było normalnie w kooperacji grać praktycznie. On ciągle mi towarzyszy. No oprócz tej przygody w Brazylii. Ale się fajnie wyłożyli. O, coś się zapaliło, mogę strzelać w tamto? Mogę, ale co mi to da? Patrzę sobie przynajmniej. Oj kurczę, ucelować w to, to jest dosyć ciężko. Bum, bum, bum. O, fajnie, poszło. Co tutaj mamy? Jakieś painkillery by się przydały na pewno. Mamy tylko jednego. No jest jeden. Więcej ich tam jest, jakaś kostnica? O kurczę, tutaj wyleciał jeszcze. Dobra, ostatni. Wow, czerwoniutko. To masz za tego zjebanego kitka, co miałeś na głowie. O, trup. Mogę strzelić w niego? Bum. No jasne, że nie. No, a co oni robią tutaj tak naprawdę? Czekają na mnie, czy jak? Widzieli, że ja przyjdę, że jakoś się wykaraskam z tych tarapatów. Co jest u góry? Rezydencja DeMarco. Nie, nie, no, to by było przegięcie już naprawdę. Co to jest? To jest jakiś dom pogrzebowy pewnie. A, kościół. Like I said, Paso's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Huh. All right. Spread out and clear every room before you move. O, i nadchodzą. Za spokojnie było. No to nic. Our SOS was gonna have to wait. Czekam na was. Kici, kici. Chodźcie do tatusia. Cała zgraja, ale ja tutaj mam bardzo dobre widoki i pozycje, żeby was wszystkich sprzątać. Ale pięknie lecą te naboje nad moją główką. Tą górną oczywiście. Jeden załatwiony, drugi prawdopodobnie. A tamten teraz będzie się chował cały czas. Ten stoi na waleta, to go ściągnę. Tak, jak muszę najpierw naładować magazynek. Okej, jeden mniej. I co, teraz będzie cały czas się tak chował? Cholera jasna, no. Zobaczcie, go wyciągnął łapę i strzela. Sobie poczekamy na bullet time'ie, aż tam cały zejdzie. Trafiłem go? Trafiłem go. Tam jeszcze u góry ktoś jest. No ciężko będzie go tak ściągnąć. Cały czas się chowa tam gdzieś. No patrzcie, no jak na samą złość.
A on mi każe iść do góry. Sam sobie idź, ja tutaj poczekam sobie. 3 dni później. No wychodź, Jezus stary, no przecież i tak za chwilę zginiesz. Co za różnica, czy stanie się to prędzej czy później. Oj. Naprawdę rozważam opcję przejścia się tam do niego. No wyszedł. O fuck, no idę, walę to. Dosyć mam tego czekania. Mogłem od razu właściwie tak zrobić, a nie tam. Jak czajnik. Teraz musimy ładnie to zrobić, żeby się roz... Yeah! Boom! Matko, też mi nawet... Nawet zwolnienia nie było, jeszcze żyje? A nie! Bo tam coś się dzieje. Dobra, biorę jego broń i zobaczymy co tutaj... idą do Passosa. Muszę go osłaniać. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Zobacz, jaki fajny karabinek. Swoją drogą, co to za nazwa? Przeładowanie. I kontynuujemy zabawę. O kurczę, tam... Yeah! A to co to jest? Dlaczego tyle kul leciało? Jak shotgun? O kurczę, ale się rozbryzgał. Nieźle. Hey, find that phone. Make a call. Te wydarzenia na pewno dzieją się przed tym, zanim podjęliśmy decyzję o opuszczeniu miasta. I zanim też Max przyjął ofertę od Passosa. Tak mi się wydaje, za chwilę się okaże. To znaczy wiadomo, że przyjął, ale... Ale co będzie dalej? Dobra, może w tym momencie zakończymy, co? Tak sobie myślę. Jeżeli wam się podobało, standardowo, dajcie mi o tym znać, łapkujcie. A ja się z wami tymczasem żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego razu. Narka, cześć.